Teatrzyk Zielone Oko. Kłopot z Ferdynandem. Słuchowisko Ewy Dąbrowskiej-Orzelskiej. Walery! Walery, zbudź się! Co się stało? Co? Zdaje się, że już dojeżdżamy. No weź mapę i sprawdź. Co? Jaką mapę? Koniec świata z tym starym nic spolim. No mapę tego przedmieścia masz. O, jeszcze w pobliżu powinna być ta ulica Słoneczna. Ulica Słoneczna? Czy nie mógłbyś opanować tej czkawki? To wszystko przez to, że tak nieostrożnie prowadzisz. W tej chwili, o mamo, nie potrąciliśmy psa. Litujesz się nad psem, a nie żal ci tej nieszczęsnej Katarzyny. Kiedy ja... Spróbuj zatkać nos. Może ci przejdzie. Ja uważam, że cała ta eskapada jest zupełnie nie na miejscu. Ja uważam, że spełniany prawdziwie chrześcijański uczynek. Starając się zwrócić męża prawowitej żonie. Nie, co na to wchodzi Ferdynand i jego żona. Jego nie widzieliśmy od dziecka. Ta cała Katarzyna! Nieszczęsna, porzucona kobieta! Chwała Bogu, że zdobyła nasz adres i przyjechała prosić o pomoc. A ja uważam... Przyjechałaś kota! Nic podobnego! Uciekł w ostatniej chwili! Ja się przeraziłem. No i dobrze, to świetny sposób na czkawkę. Przynajmniej nie będę się musiała ciebie wstydzić wobec tej... No ja uważam, że to... Nie tak przyjeżdżać do całkowicie nieznanej osoby i interweniować w tak drażliwej sprawie. Ferdynand jest naszym bliskim krewnym. Już ja nagadam tej jego kochanicy. I tak robię sobie wyrzuty, że dopiero teraz po wizycie Katarzyny zainteresowaliśmy się jego losem. Biedna matka Ferdynanda na łożu śmierci mi krwi palery. To. Ty znowu drzemiesz? No przepraszam cię, moje. Kochany, trochę jestem niewyspany. A nic dziwnego. Wczoraj wróciłeś z Pierbantki o 5 rano. Nie mylisz się. O 4. Ja się mylę, tak. A ty już o 8 wyciągnęłaś mnie z łóżka. To wstyd, żeby mężczyzna w twoim wieku... Nie, no chciałbym w końcu wiedzieć, jaki wiek uważasz za odpowiedni do chodzenia na lumpki. A jak byłem młody, też robiłaś mi z tego powodu wyrzuty. Och, niepodobna z tobą poważnie rozmawiać. Czy to już ta ulica? Nie, to jeszcze nie. Czekaj, zaraz. Druga przecznica w prawo i potem na lewo. O, aha. Tam jest ta willa. Żebyśmy tylko zastali tę damę. Gotowa udać, że nie dostała listu. A może by tak pojechać najpierw do Ferdynanda? Regułstwa pleciesz. W takich wypadkach decyzja należy zawsze do kobiety. Zresztą i nie tylko w takich... Tak, wiem o tym, moja droga. A Ferdynandowi tak wygarnęłam w liście wszystko, co należało. Nie obawiam się, że ten list był troszkę za ostro sformułowany. A ja uważam, że jeszcze o wiele za słabo. Nie ma dość słów potępienia dla takiego ladacza. Ty uważaj! Teraz musimy skręcić w prawo. A ty uważaj, ty, żebyś się zachował na poziomie. Ta młoda osoba musi od razu poczuć naszą wyższość moralną. Żeby przynajmniej nie poznała, że masz tego, no... Co? Jak to wy to nazywacie? Co? Kaca. Właśnie, kaca. I moja droga,
To zupełnie normalny objaw po przepiciu. Ja zupełnie nie rozumiem, jak można przesiadywać tyle godzin w tym obrzydliwym szynku pod białą gęsią. Gdyby koteczku wcale nie siedzieliśmy cały czas pod białą gęsią, tylko wyszliśmy stamtąd około 12. No i co dalej? Co dalej? Ciągle jeszcze prosto. Ale co wy robiliście dalej? My poszliśmy do baru pod Orłem, a potem do takiego zajazdu pod Sokołem. No to już nie pamiętam. Jakieś towarzystwo grało w domino czy w karty. Co? No, może i ciebie też namawiali do hazardu? Nie, kochanie, mówię ci, że nic nie pamiętam. No zdaje się, że ktoś wtykał mi karty do ręki, a zaraz potem zrobiło się mi niedobrze. Pamiętaj, żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Żebyś się nie zbłaźnił wobec tej... No postaram się, moja droga. Czekaj, uważaj. Teraz musimy skręcić w lewo. Nie wyjdę stąd. Będę przy tej rozmowie. Ferdynandzie, błagam cię, nie podniecaj się tak. Ja sama to załatwię. A co ich obchodzą moje prywatne sprawy? To, że są moimi krewnymi, nie upoważnia ich do ingerowania w moje osobiste życie. A w ogóle... Mój kochany, uspokój się, wszystko będzie dobrze. Moja ciotka stanowczo za wiele sobie pozwala. Za wiele! Gdyby chociaż napisała w spokojnym tonie, ale pogróżki wymysły, takich łajdaków jak ty powinno się zabijać. No, co to za ton? Widocznie starsza pani ma krewkie usposobienia, ale postaram się ją ułagodzić. Ja mam w ogóle dosyć tego wszystkiego. Ależ Ferdynandzie, mój drogi, no zobaczysz, wszystko się jakoś ułoży. Jesteśmy już bez grosza, Izo, jesteśmy bez grosza. Twoje pieniądze się skończyły, a mąż, jeśli nawet zgodzi się na rozwód, pozostawi cię bez środków do życia. Willa jest jego, pieniądze także. A ty jesteś tylko dodatkiem do tego wszystkiego, a ja dodatkiem do dodatku. I to kłopotliwym. Ferdynandzie, wiesz, jak cię kocham. Tym gorzej narażam cię na przykrości, na plotki. W gruncie rzeczy najlepiej byłoby zgodzić się z wolą wujostwa i wrócić do Katarzyny. I co, zostawić mnie z tym starym nudziarzem, który mnie zaniedbuje i całe noce spędza przy kartach? Izo... Posłuchaj, przedwczoraj mąż wygrał olbrzymią sumę w pokera. Pewno jej nawet dobrze nie przeliczył, bo wczoraj też wypuścił się na karty, więc rozumiesz? Tak, jakoś nieładnie. Mój drogi, nie potrzebujecie chyba uczyć, że w ważnych sprawach decyzja należy zawsze do kobiety. Ale... Cicho! Już jadą? No to co ja mam zrobić? Nic. Chowaj się w drugim pokoju i siedź cicho. Ale naprawdę dasz sobie z nimi radę? Już ty się o nic nie bój. Dobrze. Masz tu butelkę sherry dla kurażu. I ani mru, mru. Dzień dobry, dzień dobry. Czy tu mieszka pani Iza? Tak, to ja. Proszę, proszę bardzo. Proszę, niech państwo wejdą. Wczoraj dostałam list, proszę. Moje uszanowanie. Nie będziemy zabierać wiele czasu. Nie. Sprawa jest pani znana z mojego listu i są... Proszę wejść. O, niech pan nie wyciera obuwia. Ja i tak proteruję podłogi dwa razy dziennie. Po prostu dla gimnastyki. Nie, bo my naprawdę... Może państwo zdejmą okrycia. Proszę bardzo, proszę. Pani pozwoli, że pomogę. Powieszę pani płaszczyk na ramionczku, żeby się nie pogniósł. Och, jaki śliczny materiał. Dostałam go za granicą. Ale my to prawdy na króciutko. Tak, na bardzo króciutko. Oczywiście, więc zaraz porozmawiamy. Proszę, proszę, do saloniku. Proszę bardzo, proszę. Tak, niech państwo siądą. Zaraz przyniosę kawę, proszę bardzo. Tak, proszę. Nie, to doprawdy zbytecznie. Może pani siądzie na tej kanapie, jest bardzo wygodna. A państwo przecież zdrożeni. Powstaliśmy bardzo wcześnie. Tak, a panu proponuję ten fotel obok kominka. Dziękuję. Zawsze na nim siadywał mój nieboszczyk, tak? Już niosę kawę, jest przygotowana, oczekiwałam państwa. Tak, o, tu postawię na tym małym stoliczku. Pani tatuś nie żyje? A, niestety. Zginął tragicznie podczas spełnienia obowiązków służbowych. Był uznanym, tak, architektem. Architekt! Podczas pracy jednego ze wznoszonych gmachów belka żelbetonowa spadła mu prosto na głowę. To naprawdę smutne. Tak, a
a matka osierociła mnie przy urodzeniu. No i no, bardzo pani współczujemy. Jestem zupełnie sama. No, no ma pani męża, o ile nam wiadomo. A może na karsteczku Sherry? Tak, bardzo pani uprzejmie. Dziękuję. Pani coś mówiła, tak? Może woli pani wino porzeczkowe mojej własnej roboty? Mówiłam, że nie jest pani samotna, skoro ma pani męża. I czyni mu pani wielką krzywdę, obdarzając swymi uczuciami kogoś innego. Mam na myśli naszego krewnego, Ferdynanda. Może dać pani poduszeczkę pod plecy. Będzie wygodnie. No, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Otóż właśnie naszym zdaniem... No wyborna ta Sherry. Można jeszcze kropelkę? Ale jak ty się zachowujesz? Co, jak się, no co, jak się zachowuję? A pani jest doprawdy tak gościnna. No, przyjechaliśmy tu po to, aby rozprawiać o pani gościnności. A ja? Chociaż ja nie przeczę. A może często spróbują moich domowych ciastek? Proszę bardzo. Dziękuję. A czy by pani specjalnie się trudziła, aby nas ugościć? No dziękuję wam. Ja się nie trudziłam, proszę pana. No, ogromny piec ciasteczek. Zajmować się gospodarstwem. No, znakomito. Uważam, że to prawdziwy relaks. No. Widzę, że pani no, jest pod każdym względem osobą wyjątkową. Większość młodych nowoczesnych kobiet. Wiem, wiem. To puste stworzonka mają w głowach tylko stroje rozrywki. Ale ja mam zupełnie inne usposobienie. Jestem dolna nad wszystko przekładam rozkoszę spokojnej egzystencji w zacisznym gniazdku. Tak. Niestety. No ja rozumiem, jak wielką przeżywa pani rozterkę. O, Ferdynand. Tak, ale Ferdynand, no w każdym właśnie. Razie trzeba o tym pamiętać, że małżeństwo to sakrament. Proszę, jeśli nawet pani serce skłania się w inną stronę, to mąż przede wszystkim ma prawo do pani troskliwości. Ależ ja się troszczę o niego, jak mogę. No niestety. To czyżby panią zaniedbywa? Taką uroczą osóbkę. Valery! Co, Valery? Co, Valery? Święty ciastko. Boże, no, ja słyszę czyjeś kroki, to... To pewnie mój mąż. A co się stało? Czemu pani tak zbladła? Tak się boję, bo to człowiek nieobliczalny. Co, nie? W razie czego, błagam, proszę się nie zdradzać, z czym państwo tu przyjechali. Pani, no, oczywiście, podamy się za starych znajomych. A co, on nic nie wie o Ferdynandzie? No, zapewne czegoś się domyśla, ale jeśli nawet się domyśla, jest mu to... całkowicie obojętne. A. Ja również jestem mu obojętna. Ja nie przypuszczałam. To panią częściowo usprawiedliwiam. Ja tylko nie przyszedł tutaj i nie pszczął jakiejś awantury. Co? Może ja jeszcze... Boże, a jej co za... Leci z rąk. No. Nie wiem, co się ze mną dzieje. No niepotrzebnie się pani denerwuje. Przecież nie zrobi pani awantury przy obcych ludziach. A zresztą, no jakiż by miał powód? No właśnie, no jaki miałby co? No tak, jemu to są niepotrzebne powody. Po prostu, no, gdy ma zły humor, wyładowuje go na mnie. No, pobił mnie parę razy do krwi, gdy nie powiodło się w kartach. W kartach? Prawie co dzień jeździ do miasta i przepuszcza nasz wspólny majątek. Oprócz tego pije. I zadaje się z kobietami. Żeby tylko tu nie przyszedł, żeby nie został. Coś pani poradzę, jak kobieta kobiecie. Niech pani idzie do niego. Ale kiedy ja się go boję. Niech się pani nic nie boi. Proszę zrobić czułą minkę, pokazać mu troszkę zainteresowania. Tak, to go udobrucha. O, właśnie, właśnie. I niech go pani poczęstuje kieliszkiem tej znakomitej szery. Tak, niech pani tak zrobi. Ja mam doświadczenie w tych sprawach. Oj, tak, może pani wierzyć mojej żonie. No wobec tego przeproszę państwa na chwilkę. Naleję mu kieliszeczek i postaram się szybko wrócić. Urocza osóbka. I taka nieszczęśliwa. Ale mimo wszystko ladacznica. Nie trzeba jej sądzić tak surowo. Sama słyszałeś. Sierota, mąż, tyran,
rozpustnik. I cóż to za los dla młodej kobiety? A swoją drogą wyobrażałam ją sobie zupełnie inaczej. Myślałam, że jest bezczelna, rozwydrzona. Widzisz? Ale to jest wszystko jedno. Co? Jak to wszystko? Małżeństwo to sakrament. O. Katarzyna nie może cierpieć z tego powodu, że jakaś tam młoda dama ma zatargi z mężem. Nie, nie, no trzeba przyznać, że ta osóbka jest o wiele bardziej atrakcyjna od Katarzyny. Owszem, ja przyznaję, to Katarzyna istotnie nie grzeszy urodą. No, jej zachowanie, jej wyrażenie. Tak, to prawda. Katarzyna jest trochę nieokrzesana. Bardzo. Pamiętasz, jak nieumiejętnie posługiwała się nożem i widelcem? A jak niestarannie ubrana. Tak, i z pewnością nie froteruje podłóg dwa razy dziennie. No, na pewno. Biedny Ferdynand. Rzeczywiście pożycie z taką osobą nie należy do przyjemności. Oj, tak, ale tak, co robić? Tak. Musimy spełnić nasz obowiązek. Myślę, że niepotrzebnie wplątaliśmy się w tę aferę. Jest takie przysłowie. Tak, wiem, nie kłać palca między drzwi, ale skoro już obiecaliśmy Katarzynie, to... A gdyby tak zostawić sprawy własnemu biegowi? Kto wie, jak ułoży się pożycie Ferdynanda i Katarzyny, jeśli na powrót skleimy ten związek? No zobaczymy jeszcze, co powie Ferdynand. A przede wszystkim powinniśmy dokończyć rozmowy z tą młodą osobą. A, już jestem? Tak. O, przepraszam, że zostawiłam państwa sami. Nie, nie, nie szkodzi, nie szkodzi. A czy teraz będziemy już mogli porozmawiać swobodnie? Tak. Mąż wypił swoją sherry, ułożył się spać. No. Doskonale mi pani doradzi. No, widzi pani? No, będziemy więc mogli zastanowić się spokojnie nad sprawą, dla której przybyliśmy tutaj. I co pani myśli czynić dalej? Może i w tym wypadku pani mi coś doradzi. No sama pani rozumie, że taka sytuacja no nie może trwać nadal. No. Jestem taka roztrzęsiona i zdezorientowana. Moje dziecko, no przecież możemy mówić zupełnie szczerze. Ostatecznie jesteśmy jak w rodzinie. No jak w rodzinie. Ferdynand był dotąd jedyną radością mego życia. Ja tak, no rozumiemy pani. Panią. Mąż nie jest dla pani dobry. Mimo to chyba jednak pogodzę się z losem i oddam Ferdynanda jego prawowitej żonie. To będzie dla pani bardzo bolesne. No przecież nie upieramy się przy tym. Chcieliśmy tylko podyskutować i tak przeciąć jakoś tę nienormalną sytuację. No wprawdzie Katarzyna... Tak, no, mnie się zdaje, że Katarzyna mimo wszystko jest w lepszym położeniu niż pani. Jest całkowicie samodzielna, ma swój majątek. Nikt jej nie zatruwa życia. Tak, w gruncie rzeczy chce odzyskać Ferdynanda głównie przez kobiecą próżność i ambicje. Co nam mówiła, nie wynikało, że go kocha. Po prostu chce go mieć z powrotem pod pantof. Ksantypa. Tak, w istocie niezbyt sympatyczna osoba. Nieporządna, nie ładna. Ja jestem zdania, że powinna pani rozwieść się z mężem i poślubić Ferdynanda. Tak, o ile ta jego jędza zgodzi się na rozwód. O, już ja z nią o tym pogadam, nie obawiaj się. To będzie najlepsze wyjście. Sytuacja stanie się jasna i prosta, rozpadnie się ten niemoralny człowiek. Ale mimo to ja... Nie, czworo, to... Ja rezygnuję z Ferdynando. Niech go państwo zabiorą i oddadzą tej Katarzynie. No początkowo chcieliśmy go pani odebrać, ale teraz doprawdy nie widzimy już tej konieczności. Nie, no, miłość! Miłość rozgrzesza wszystko. Ale ja już nie wierzę w niczyją miłość. Jak to? A Ferdynand? A Ferdynand? O, proszę mnie nie pytać o Ferdynanda. Czyżby on przestał panią kochać? Moje takie urocze stworzonko. Malery! No to niedowiary. To łajdak! Wszystko mnie zawiodło. Skandal! Najpierw zbałamuci uczciwą kobietę, a teraz ją porzuca. No teraz ją porzuca. Idziemy. Tak, idziemy do Ferdynanda. Idziemy do Ferdynanda. Już ja z nim pogadam. Ja z nim pogadam. On jest tutaj. Co, gdzie? Zaraz go państwu pokażę. Proszę. Proszę. Oto on. Ferdynand? To jest Ferdynand? Lysy?
Nie zapominaj, że widzieliśmy go ostatnio, gdy miał 7 latek. Czekaj. Czy ja go już kiedyś nie spotkałem na ulicy? A może w autobusie? A to nie jest istotne. A w ogóle co to znaczy? A dlaczego on leży na podłodze? Chyba on... To pijany jak Bela. Tak jest codziennie. To niesłychane. Co dopiero? Niech go państwo zabiorą. Nie mam nic przeciwko temu. Niech ta Katarzyna się z nim męczy. Ja mam już wszystkiego dosyć. Wolę go nie widzieć. Wolę żyć wspomnieniami naszego dawnego szczęścia. Niechże pani nie płacze, drogie dziecko, jakże mi pani żal. To numer. Mąż się nade mną znęca. Przegrywa w karty wszystkie pieniądze. Tylko patrzeć, jak przegra nasz domek. A mój ukochany, jedyny Ferdynand rozpił się. Zaczął na dno. Nie wierzę już w miłość. Nie. Nigdy już nie pokocham nikogo. Nie płacz, moje biedne dziecko. Jesteś jeszcze młoda. Spotkasz mężczyznę, który będzie ciebie godny. Ale nie ma co. Zabieramy tego pijaka. Ach, zabieramy go. Ciekawa jestem, czy ma przy sobie nasz list. O. List? A podarł go ze złości w kawałki. A mimo to chcielibyśmy zabrać ten list. Pokażemy go Katarzynie na dowód, że uczyniliśmy wszystko, co do nas należało. Masz rację, zupełną rację, moja droga. Tak, pokażę. Proszę, tu jest jakiś strzęp. Tak, jesteś skończonym nicponiem. A tu jest drugi strzępek. Takich łajdaków jak ty powinno się zabijać. Źle skończysz. To wystarczy. Tak. To pomóż mi, Walerii. Przeniesiemy go do samochodu jakoś. No weźmy go tak. Tak. Ja wezmę za nogi. Nie, ty ten. No. Tak. Jeszcze raz. No. A pani mówię, uszy do góry. O Jezus. Do widzenia, pani. Do widzenia. Ferdynandzie! Izo, jak mogłaś? Cicho, głupcze, teraz nie pora na morały. Musimy przeszukać dom i znaleźć te pieniądze, które przedwczoraj wygrał. Widziałem, jak przyniosłaś mu szery. Widziałem, jak dosuwałaś ten proszek do kieliszka. A ty stałeś za drzwiami i nie przeszkodziłeś temu. Jesteś więc moim wspólnikiem. Ale co my zrobimy dalej? Tak się boję. Nie bój. Zanim wujostwo i Katarzyna zorientują się w tej pomyłce, będziemy mieli mnóstwo czasu. Zaraz znajdziemy pieniądze i życie znów będzie należało do nas. Odziedziczę po nim dom. Ale przecież potem co się stało, będziemy musieli uciec stąd, zaszyć się w jakiejś dziurze. Ani myślę uciekać. Kazałaś wujostwu go zabrać, jak się z tego wytłumaczysz? Powiem, że to był taki kobiecy podstęp. Oddałam go, aby ciebie zatrzymać, choć na krótko. Myślałam, że jest pijany, uwierzą mi. Trzeba tylko jakoś upozorować samobójstwo. Tak, ale jak to zrobić? Wszyscy wiedzą, że był karciarzem. Przegrywał czasem olbrzymie sumy. Wystarczy napisać na maszynie karteczkę odpowiedniej treści. Na przykład wczoraj przegrałem wszystko, co posiadałem. Mhm. Odchodzę, aby oszczędzić sobie wyrzutów sumienia. No, coś w tym rodzaju. A jego podpis doskonale umiem podrabiać. To świetnie. To masz. Tu jakiś papier. Napisz to jak najszybciej. Tak, zaraz. To też coś jest napisane. No co? Co się stało? Co ci jest? To list od niego. Od niego? Widocznie napisał go zaraz po przyjściu do domu. Co pisze? Wczoraj przegrałem w karty wszystkie pieniądze oraz willę. Odchodzę, aby oszczędzić sobie awantury, jakiej spodziewam się od ciebie. Może w innym mieście powiedzie mi się lepiej. O, Ferdynandzie! A więc... Ferdynand. Do widzenia, Izo. Dokąd idziesz? Wracam do Katarzyny. Wprawdzie jest mała, atrakcyjna, ale ma jakiś tam mająteczek. Myślę, że tak będzie najlepiej. A ja? To ze mną? Z czego będę żyła? Będziesz żyła wspomnieniami naszego dawnego szczęścia. Ostatecznie i to coś znaczy. Bądź zdrowa! Ale się spił. Ani drgnie.
Będzie miała Katarzyna przykrą niespodziankę. Wstyd mi będzie spojrzeć jej w oczy. Jak my go jej pokażemy w takim stanie? A ja ci coś poradzę. No. Wcale go jej nie pokażemy. Jak to? Odwieziemy go na najbliższy posterunek policji i nie przyznamy się, że to nasz krewny. Powiemy, żeśmy go znaleźli na drodze. Wiesz, Walery, że ty czasem miewasz niezłe pomysły. Ma na pewno przy sobie dokumenty, znajdą adres i odstawią go do domu. Warto by tylko jeszcze włożyć mu do kieszeni ten list. Niech Katarzyna wie. Czekaj, zaraz poszukam. Schowałem go do którejś kieszeni. Tu nie... Tu też go nie ma. Ani tu... O, jest list. Co się stało? Skąd ja mam tyle pieniędzy? Gdzie? W kieszeni marynarki. Co? Same banknoty. Po 500 i po 1000. Cała olbrzymia paka. Co ci przecież, Walery? No pokaż. Uważaj! O, mało nie przejechałaś koguta. Rzeczywiście. Nie żyje? Rzeczywiście pieniądze. Jakaś karteczka. Co? Rewers. No. Jedź wolniej, bo nie mogę przeczytać. Panu... To mnie. Przekazuje na wyłączną własność moją willę przy ulicy Słonecznej, numer posesji 10. Przecież myśmy tam właśnie byli. Tytułem przegranej karty dnia... Czekaj, to znaczy wczoraj. Świadko, coś niepojętego. Jak to? Więc to ty ugrałeś w karty tego rozpustnika, męża Izy? Widocznie, byłem tak pijany, że... Nie, naprawdę, Walery, ja powinnam się na ciebie gniewać. Ale wobec tak niespodziewanego uśmiechu losu... Chciałaś powiedzieć dowcipu? Dlaczego dowcipu? No przecież nie ograbimy z pieniędzy tej biednej kobiety. Dlatego, że po pijanemu miałem szczęście w kartach. Musimy tam zaraz wrócić i odwieźć pieniądze. No i ten rewers... Ty nie mędrkuj, Walery. Wygrana w karty nie jest rabunkiem. To rzecz honorowa. Jak to? Naprawdę? Tak sądzisz? Każdy ci powie to samo. To za szczęśliwy traf. Nareszcie będziemy wolni od wszystkich trosk. Spłacimy raty za samochód. Będziemy mieli własny domek. Zapewnioną starość. O, tu przy drodze jest posterunek. Włóż mu ten list do kieszeni i pomóż mi go wynieść. Ale będę mógł wreszcie spłacić wszystkie długi w szynku pod białą gęsią. Oj, przy okazji pozbędziemy się całego tego kłopotu z Ferdynandem. Oj, unikniemy skandalu. Już policjant. Otwiera drzwi. No pospieszmy się. Walery! W słuchowisku Kłopot z Ferdynandem Ewy Dąbrowskiej-Orzelskiej wystąpili Zofia Rysiówna, Jolanta Wołejko, Zdzisław Mrożewski i Andrzej Zaorski. Adaptacja Halina Krzyżanowska, reżyseria Zofia Rakowiecka.